Zapraszamy studentów do składania podań o stypendia fundowane przez Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. Formularz aplikacyjny znajdziesz na naszej stronie internetowej. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Przedstawimy Państwu trzecią, ostatnią część sprawozdania z polskiego festiwalu, który w połowie września miał miejsce na ulicy Roncesvalles w Toronto. Cieszącą się ogromną popularnością imprezę zorganizowało Roncesvalles Village Business Improvement Area. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, w dzisiejszej relacji przedstawimy Państwu kilka z wielu zespołów rozrywkowych, które podczas dwóch dni trwania festiwalu wniosły swój wkład we wspaniały nastrój, jaki udzielił się dziesiątkom tysięcy ludzi przemierzających tę tak zwaną polską ulicę. Na głównej scenie, choć przeznaczonej dla prezentacji polskiego folkloru, występowały m.in. znane Polonii południowego Ontario zespoły wokalno-muzyczne Mr. System, Polanie i Impulse. Oto więc zespół Mr. System, który brał udział w polskim festiwalu już kilkakrotnie. Chcielibyśmy odnotować także premierowy występ na polskim festiwalu dwóch znakomitych zespołów wokalnych, kanadyjskiego Viva i polonijnego Merlot. Posłuchajmy fragmentów świetnie przyjętych recitali. Płaczesz, a żeby świat czuł cię ktoś, już dość.
sobotę późnym popołudniem, w pierwszym dniu festiwalu, gdy wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że to już naprawdę koniec tego deszczu, na Roncesvalles zaczęły przybywać tłumy ciekawe tegorocznej oferty kulinarnej, biznesowej, kulturalnej i rozrywkowej. Ta była jak zwykle bardzo szeroka i wkrótce w kilku miejscach bawiono się, tańczono, między innymi przy głównej scenie, na której występował inny znany zespół Polanie. Znakomite wykonanie popularnych polskich piosenek przyciągnęło tłumy. Jeszcze większe tłumy ściągnęły pod główną scenę wieczorem, gdy pierwszy dzień polskiego festiwalu tradycyjnie zakończyły tańce, w niektórych zaś wypadkach rodzaje pląsów, w programie imprezy nazwane Dance Under the Stars. W tym roku do tańca pod gwiazdami grał kolejny świetny zespół polonijny Impuls, który ma w swoim repertuarze również światowe przeboje. Omijajcie góry, lasy, rzeki, dolny.